Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii Sokowanie z Piotrem. Dzisiaj sokowanie. Przepraszam was za taką długą przerwę, ale przez chorobę, która do teraz trwa jeszcze trochę, jestem chory, mój głos może być zmieniony. Nie miałem jak do końca gotować, bo duży kaszel mi w tym przeszkadzał. No ale od dzisiaj wracamy z filmikami na kanał. Najpewniej będą co drugi dzień. Na razie muszę jeszcze trochę odpocząć, bo jeszcze trochę chory jestem. Ale potem wrócimy do codziennych filmików. No ale co dzisiaj? Dzisiaj przygotowujemy sok. Będzie to sok multivitamina. Ja wsadziłem sobie truskawki do miski, żeby się rozmroziły. Potrzeba także mandarynki, dwóch marchewek, cytrynki. No i może trochę wody, żeby to była bardziej forma soku, aniżeli takiego musu soku. Pierwsze co musimy zrobić, możemy najpierw obrać i pokroić nasze warzywa i owoce. Bierzemy śmietnik. Śmietnik, owieraczka i lecimy z tym koksikiem. Zasadniczo marchewka to jest mój ulubiony owoc do obierania, bo obiera się szybciutko, łatwo. Oczywiście wszystkie warzywa i owoce lepiej najpierw umyć. Ja mam już swoje umyte. No bo niby obieramy ze skórki, na przykład marchewkę, ale ciągle coś może w niej być. Może być gdzieś kawałek skórki, został jakiś brudny czy coś. No, dla waszego zdrowia polecam wam marchewkę obrać i umyć. No i marchewka obrana. Pięknie, ładnie, szybciutko. Nic trudno niszczyć. No to teraz możemy obrać na przykład mandarynkę w międzyczasie. Czekając, aż nasze truskawki się rozmrożą. One nie muszą się rozmrożyć w 100%, no ale tak w 80%, żeby nie były za twarde, żeby nie uszkodzić ostrzy, które znajdują się w blenderze. No, mandarynkę to chyba jednak jeszcze szybciej się obiera. Środeczek tutaj wyjmuję, bo go nie lubię. Mamy mandarynkę. Teraz pomarańcz. Pomarańczy nie będziemy obierać, pomarańcz przetniemy na pół po prostu. I wtedy spropimy do naszego blendera. No i w tym momencie chyba zrobię cięcie, bo na razie nie mam wam co pokazać, ale truskawki muszą sobie trochę poleżeć. Wy w tym czasie możecie sobie pójść, obejrzeć jakiś serial, nie wiem, zrobić albo obejrzeć któryś z moich poprzednich filmików i wykonać jakiś przepis, sobie zjeść na śniadanie, obiad czy kolację. No a tutaj na razie robię cięcie, widzimy się później. U was to pewnie była jedna sekunda, u mnie to było parę minut, ale już minęło. Mamy tu nasz blender, który ma kilka naprawdę świetnych trybów, na przykład P, parking, oto lód, czyli sam lód tutaj tworzy, i drink, czyli potrafi nam nawet stworzyć drinka. No tak, raczej do tego to służy. Mamy tu oczywiście jeszcze obroty, włączamy, musi się trochę rozgrzać. To niech się rozgrzeje. Nasze truskawki już, jak widać, rozmroziły się. Oczywiście jedną truskawkę bierzemy do konsumpcji. Dobra truskawka. Muszę iść po jakąś łyżkę. Mam łyżkę. No i trzeba zacząć nasze blendowanie. A! Jeszcze jeden krok. Wziąłem tutaj taki shaker, do którego można wlać shake'a, no, czy napój, który wlejemy do niego, ale najpierw do niego możemy wlać wodę. Zimno najlepiej. No, i teraz zaczynamy. Najpierw mandarynki można. Potem nożyk.
i marchewkę. I jeszcze na pół. Drugą marchewkę. Może drugą niecałą akurat. O, tyle. Żeby nie było tylko truskawki. Ale pochodka. Rozkrajamy cytrynę. Kwaśna. A z kwasem tak mi śmierdzi. Dobra, dolewamy. Skrapiamy to wszystko cytryną. Żeby dodało takiej lekkiej kwaskowości. Dolewamy wody. Pokrywka. Pozwólcie, że najpierw wytrę ręce. Ściereczkę. Tutaj odkładamy nasze wszystkie niepotrzebne już przyrządy. Łyżką jeszcze możemy zostawić. Trzeba wytrzeć drugą ściereczką. Nie tą samą co do rąk, bo to tak głupio trochę. No, łyżkę można się sprzedać. No ale odpalamy. Tak, przez chwilkę trzeba. I co? I już zrobione. Tak szybko, że po prostu, no, pstryknięcie. Nie umiem pstrykać. Klasknięcie. No i teraz otwieramy. Najpierw test węchu. Pachnie jak taki świeży sok z truskawki. A, jeszcze pamiętajmy, w tym soku jest zero cukru, tylko naturalne cukry, które znajdują się w marchewce, czy to w truskawce. No i teraz przelewamy to wszystko. Jeszcze trochę nam zostało. Może nie za dużo z tego shakera, tak? Trochę odleję z powrotem. O, tyle idealnie. To odstawiamy na bok. Tu odłączamy, bo już go nie będziemy dzisiaj potrzebować, ale może w przyszłych filmikach zobaczymy, jak się seria przyjmie. Zamykamy. Taki shake jest bardzo dobry dla osób na redukcję, aczkolwiek jeśli macie w diecie na redukcji do 4 posiłków dziennie, to będzie dobre. Aczkolwiek nie będzie tak bardzo zapychało, bo w redukcji chodzi o to, że macie mało posiłków i że was zapychają tak. To może być dobre, może być smaczne, ale jeśli chodzi o zapchanie, jeśli chodzi o na redukcję, to no będzie to dobre, ale jeśli macie tak mniej więcej 3 do 4 posiłków na redukcji, wtedy tak. No i oczywiście na masę jest to bardzo dobry shake, na siłowni na przykład. Pyszne. Nie mam słów w ogóle. Świeże, takie chłodniutkie na gorące dni na przykład. Nie za słodkie, nie za mdłe. Nie za gorzkie. Nie za kwaśne, no. Ideał, naprawdę. Nie wiem, jedyne co mógłbym tu dać jeszcze to jabłko. Więc na przykład jak macie jabłko, możecie dodać jabłko. No w każdym razie ja stworzyłem swojego. Był bardzo smaczny, polecam wam go zrobić. Tak samo jak polecam wam zobaczyć poprzednie odcinki. Polecam wam zasubskrybować kanał, stawić lajka. Jakiś fajny komentarz, ja przypnę wam serduszko. Widzimy się w następnym odcinku, który najpewniej będzie za pojutrze, powiedzmy. Nie jestem tak pewien, może wpadnie jutro. Zależy od moich, czy będzie wszystko git. No w każdym razie ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia, miłego weekendu, zależy kiedy to oglądacie.
i żegnajcie, cześć. Like